Witajcie w legendarnych Let's Playach. Ostatnim razem obiecałem wam, że zagramy sobie małym, denerwującym chomiko-fiewiórkiem. Czy też pandą. Taką też ma skórkę. Dzisiaj, w związku z czym, że staram się obietnicę spełniać... Pojawiły się stwory. Dziś zagramy właśnie Timo. Chyba najbardziej znienawidzonym bohaterem ze wszystkich. Zobaczymy, jak pójdzie. Jak już widać na czacie, gram przeciwko Luxem, widzicie? Rozejrzę się! Cóż, znam lepszych bohaterów, przeciwko którym można wygrać jako Timo. Nasus na przykład na topie. No ale trudno, na to już nic nie poradzę. To już nie jest nie zawsze zależne. Gotowy do walki! Cóż, ona dostosowała swój pik do mnie, a nie ja do niej niestety. Ale chwilowo przypuszczam, że pomaga w junglerowi. Tak jest! Dawno nie grałem. Tylko raz ostatnio, tak w ramach treningu do tej gry, którą wam obiecałem. Grałem ci właśnie na tobie. Dostał w tyłek. Oj, jak dostał. Musisz coś mi zrobić tam swoim. Ruchy 2, 3, 4! Dobra, będę zaczynał trochę zaczynać. Będzie bolało! No, Lux jest też niestety zdecydowany, tak? Na swój zasięg. Rozejrzę się! Ale wątpię, że mi to przeszkadzało. Dobrze jednak. Poprowadzę! Niektóre przy farmie też nie będzie. Gotowy do walki! Szybko trzeba będzie kupić buty. Zbieram się wyrobić. Sam z siebie mam przekazać swoją prędkość ruchu. Widzę, że Mundo już bardzo chce mnie skasztować. Tak jest! Tak. Brawo tam. Gruntuję. Przeciwnik pokonany. No, tutaj troszeczkę mi nie wyszło, przyznaję się, sorry. Ale to nic nie szkodzi. Zawsze ta system się przyda, już teraz mam więcej AP. Drobinkę prędkości ataku, więc już mi jest to nie powinno być łatwe. Próbowałem sobie tutaj nieco zakończyć. Sojusznik pokonany. No cóż, czego? Jak to jest, się dzieje z farmą? Mam nadzieję, że stworzy. Ruchy 2, 3, 4! Rozejrzę się! Tak muszę grać. Pushować na hama i rozbijać te. Zbić miliony o jej wieży po prostu, żeby nie mogło się sfarmić, bo sfarmić na luksus, to czego bardzo nie chcę. Potem jeszcze rok sfarmię do tyłu. Tak jest! Hmm.
ruchy 2, 3, 4! Już nie będzie dla mnie większym zagrożeniem, to jest przypuszczenie. Że oczywiście mam do niego koło wyczerpie, ona wyłapie się tak gdzieś ode mnie czy od innych. No ale... Melduje się! Natomiast może póki się nic nie dzieje, aż takiego to... Powiem troszkę, co w najbliższym czasie w kanale. Bo zamierzamy rozwinąć działalność i to znacząco. Mianowicie pojawią się zaraz koszulki. Nasze prywatne, legendarne let's playowe. Jeżeli już lubicie nas na Facebooku, a ostatnio dużo się tych polubień pojawiło, to bardzo dziękuję, to wiecie, że w przypadku, jeżeli chcecie taką koszulkę, gotowy do walki! Wystarczy napisać bądź do mnie, bądź do naszego drugiego administratora, Gorzki95, i pogadamy, jak chcecie, żeby koszulka wyglądała, co chcecie, żeby zawierała na sobie. Jeżeli nie wiecie dokładnie, czego byście chcieli, pokażemy wam wzór, może coś zaproponujemy. W każdym razie piszcie, jeżeli tylko macie ochotę. Przeciwnik pokonany! Co do kosztów też się będziemy dogadywać, to zależy od tego, jak dużo będzie na tej koszulce. Takie już mamy. Taką już tą ofertę złożyli. Melduje się! Miałem bardzo wielkiego laga, jak to jest problemem. Wracając do tego, co za chwilę koszulki, wzory, oczywiście mam teraz pytania, jak również będą się pojawiać na kanale. Więc zapraszam. Oczywiście pod filmami na Facebooku, w ribach, jak tylko macie ochotę, oczywiście co byście chcieli zobaczyć, oglądać, oczywiście chcieli sobie zagrać, bo wszystko naprawdę jesteśmy otwarci na propozycje, w szczególności ja. Tylko czekamy, aż nam coś zaproponujecie. A tymczasem Lux się nie zasnęła, czy co? Rozejrzę się! Bo to siostro poszuje Mida. A propos Lux. Przeciwnik pokonany. Ruchy 2, 3, 4. Udało ci się zabić wroga. Tak jest! Udało ci się zabić wroga. Jak się bije, kurde. Ładnie. Przeciwnik pokonany. Bardzo poproszę. Tak jest! No i tym sposobem za chwilę kupimy Ryka 6X. W takim sposobem za chwilę spuszczę turret, ja się cofnę i kupię sobie pierwszą część Rabadona. Chciałem co prawda kupić nie Rabadona jako pierwszego, tylko są Flashora, ale jest Golda, to wybaczcie. Nie tym razem. Pierwszy będzie rabat dla zwiększenia obrażeń jednorazowych. Gotowe do walki! Jaka szkoda tego Flasha. Tak mi się wydaje. Więc jak mówię, Rabadon, to w takim razie zobaczmy, czego mi tu potrzeba. Nie wiem, czego potrzeba. Butów. Przeciwnik pokonany. Zobaczmy. Przeciwnik pokonany. Nie będą się tankować, w związku z czym myślę, że spokojnie wykupię buty szybkości. A tak oczywiście mogę być tak. Przeciwnik pokonany. Szako na początek jest troszeczkę za słaby, żeby jak troszeczkę kryta AD złoży, czy tam AP, no to zależy, jak się buduje. Ja oczywiście preferuję Szako AD. Zresztą było widać w pierwszym filmie na tym kanale, jeżeli nie widzieliście, zapraszam.
ale tym niemniej AP szaku również potrafi bić i również potrafi być jak najbardziej użyteczny, jeżeli ktoś umie takim grać. Najbardziej rozumiem. Też może być groźny. Gotowy do walki! Raz, dwa. Żaden moment to nie przejdzie niezauważony. Dobra, tu się chyba przetrwało. Tak jest! Nie? Nie dam ci się! Nie dam się! Jaki to szczęśliwy! Przeciwnik pokonany! Ale żyje! Dobra, 10-7 to już nowe, tak jest fajnie. 2, 3, 4! Ja 3-1, też bardzo ładnie. Stoją, trzeba będzie tutaj zrobić. Rozejrzę się! Poszujemy. Znaczy, złapiemy sobie trochę tej farmy. Tutaj idzie taka wielka fala, że szkoda byłoby ją rozbić o wieżę. Szybko! Coś czuję, że to będzie przyjemne. Będzie bolało! W trzech chwilach nie musiałem zrobić. Oczywiście nie dla wrogiej drużyny, ale wiecie, rozumiecie, jak to jest. Melduje się! Nasza drużyna go kocha, przeciwna, hejtuje. Dobra, pora na grzyby. Halucynki. Raz. Melduje się! Halucynek, drugi halucynek. Ta Lux się dziwnie ucieczy, co ona robi? Tak jakoś, aż mi to łatwo idzie, aż dziwnie. Tak jest! Jak mogę szukać, to będę szukał. A potem zaczynam ruszać się na inne linie. Sojusznik pokonany. Nie złapał. Melduje się. Chciałoby się. Nie ma opcji. Rozejrzę się. Dobra. Jak się pośpieszy, to może dobrze. Albo do Ani. Tak jest! Dobra, nie zdążę. Gotowy do walki! A ta Lux biega, chce mnie złapać. Jeszcze mam to. Dobra, nie będzie. Gotowy do walki! Ale będzie już. 5-1. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. A, jest dobrze. Melduję się! Dobra, meldujesz się!
Okej, okay, dobra, czekaj. Nie ma co narzekać, 5 kilków. Bardzo fajnie. A ja prędkość 1,34 ataku. Dominacja. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. To już wykonano. Koniec serii. No dobra, taki dostałem. No ale to był się poradzę. Tak, który na mnie dał. Fajnie, zawsze fajnie. Dobrze, co ty? Dobrze, skończyłem trzeci kodeks z 400 gold. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Właśnie, Garpon się nie pojawił. Pójdę na tego tam. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Gotowe do walki! Mogę gankować. Wezmę sobie tego rana. W sumie nie zaszkodzi. Gotowy do walki! I troszkę jeszcze gruda, że? Tak, żeby przebiło przy takiej prędkości na pewno. Przeciwnik pokonany! Tak jest! Koniec serii. Nie bolało. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Dla mnie gag też nie jest większym problemem. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Teraz sobie ładnie poszujemy. Melduje się. Przeciwnik pokonany. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Rozejrzę się! Gotowy do walki! Drużyna zniszczyła wieżę. Przeciwnik pokonany. No dobrze. I ząb na szora. Doskonały item na Teemo, który ma tak olbrzymią prędkość ataku i każdy atak doda ile? Tyle, kiedy zaczynamy mnie denerwować. Dobrze, o czym to mówiłem? Tak. Już wiem, o czym mówię.
sam w naszą doskonałą. Rozejrzyj się! Najdoskonalszy, jaki chyba bym znalazł. Seryjny zabójca. Każdy dostał atak, a walę ich milion na sekundę. Dobra, i milion, ale bardzo dwa dużo. Dwa trupy. Zadaję dodatkowe 77 obrażeń. Poza oczywiście moimi... Moja drużyna zniszczyła wieżę. Moim kół, moim podstawowym, wszystko doskonały ajkos. Po prostu doskonały. To jest absolutny kornak. Ja nie wiem, że oczywiście zamiast tych dwóch, które mam, to było inne. To kończmy z tym. Bo tak łatwo się może zdarzyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. I do zobaczenia w następnych grzach.